Cześć Wam, witajcie moja słonka serdecznie. Dzisiaj nie przy kawie, ale w samochodzie. Jest godzina przed 10:00, a ja jadę do Łodzi. No bo tam mam różne rzeczy do pozałatwiania, przeróżne. Duże BMW zagraciło mi drogę. Już żyjemy. I muszę zobaczyć, czy nie poprzychodziły świece. Muszę zobaczyć, czy nie poprzychodziły różne inne artefakty. Wypić kawę. Właściwie to ja jak zwykle bez śniadania, bez nawet napicia się. Ale tam jest taki sklepik, który ma przepyszne buły, więc sobie właśnie zamierzam tę bułę kupić. Bo na cały dzień coś trzeba będzie zjeść. A one są z rodzynkami i są przepychne. Także jeszcze muszę... Strasznie brudne szyby mam, ale Nunia stała 3 dni bez jeżdżenia, albo 4, bo nie miałam gdzie. No, dokładnie. Umalowałam się, ubrałam i wyszłam, jak to ja. Muszę zwolnić, bo to jest zabudowane, ale jest taka prosta droga, że czeka aż wyrywanie do przodu. Zaraz będziemy skręcać na S14, nie, na S8, potem na S14. Także chciałam Wam w ogóle bardzo, bardzo podziękować za wczorajszy rytuał. Ja już tak wcześniej sobie pomyślałam, że wezmę gitarę, dlatego że bardzo fajnie się śpiewa mantry przy gitarze, one są dwuchwytowe. Nie jest naprawdę... Zagrać to nie jest problem, ale też tak sobie pomyślałam, że faktycznie wezmę gitarę na ognicho, jak będziemy się spotykać. Musimy naprawdę coś tak podumać konkretnie. Wezmę na ognicho gitarę i też sobie pośpiewamy, pogramy. A co? Także fajnie. Niby jest słonecznie, ale powiem Wam, 5 stopni 6. O, już nie 500, to dobrze. Ja mam coś z termometrem i czasem mi pokazuje 83 stopnie. Ale teraz się naprawił, widzę. Postał, odpoczął, jest dobrze. Ale w każdym razie chciałabym podziękować właśnie za wczorajszy rytuał, bo naprawdę mocna, silna energia przeszła. Rewelacyjnie. A ta magia ochronna jest może trochę niedoceniana. Chyba trochę tak. Bo to takie pitu-pi, tu piórko, tam chmurka. Nie, nie. Ochrona przede wszystkim, dopiero potem cała reszta. Same wiecie, że wszelkie inne działania mogą się Wam niecnie odbijać, na przykład na splocie słonecznym. A po co? A po co na życiu? Czyli najpierw ochrona, a potem stosujemy inne środki zapobiegawcze albo przyciągawcze, inne rzeczy. A ja lubię robić z Wami te rytuały, bo to też mnie mobilizuje, powiem Wam, żeby zrobić coś wreszcie dla siebie. Bo to jest tak, coś zamówione, godzinę ustalona, coś działam dla kogoś, tararara, a dla siebie, a to świeca intencyjna tylko i działamy. A tu przynajmniej autentycznie mogę coś zrobić dla siebie z czystym sumieniem, bo i tak sobie robimy razem. Także fajnie. A potem się okazuje, że mało się śpi, a dużo się działa, bo jednak ta energia przepływa, tak, jest to. Tylko tej energii jest tyle wokół, że to naprawdę nie trzeba się martwić, że nam braknie. Jeżeli my jesteśmy przysadzeni do ziemi, jeżeli my jesteśmy klapnięci i padnięci, to znaczy, że coś jest nie tak, że mamy gdzieś blokadę na pobieraniu energii przede wszystkim. Więc trzeba to odblokować, bo nikt nie powinien być ciągle śpiący, ciągle osłabiony, ciągle jakiś. Bo naprawdę jest tyle możliwości energetycznych, całe mnóstwo pobierania, że jeżeli tylko wszystko funkcjonuje normalnie, to wiadomo, jak się przerobimy, to i zmęczenie, ale nie na zasadzie, że wstajemy i nam nic się nie chce. A kiedy nam pada energetyka? W momencie, kiedy na przykład musimy iść do nielubianej pracy albo z nielubianymi osobami się spotkać. Zauważcie, że jak mamy fajną pracę, fajną robotę, to nawet jak jest przesilenie, czy tam coś nam się nie bardzo tak widzi,
to tak naprawdę wstajemy z chęcią, nie ma, że o jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, po prostu budzik, wstajemy, zęby, piciu, siusiu i do pracy. A właśnie energetyka siada nam w momentach, kiedy niestety musimy spotykać się z ludźmi, którzy na nas wampirzą energetycznie i to nieświadomie często. Kiedy spotykamy się z mobbingiem, zastraszeniem, kiedy praca jest nam niemiła, bo nie robimy to, czego powinniśmy, to wtedy od razu wszystkie problemy wynikające ze wstaniem, ze zmęczeniem, generalnie nie wiadomo z czego, po prostu od razu moment, sekunda się pojawiają. Dlatego to nie jest kwestia, że tam organizm od razu siada. Nie, nie, w pewnym momencie to oczywiście tak. Ale największa to jest kwestia taka, że musimy się odblokować na pobór energii i robić to często wtedy, dlatego że spotykając się z otoczeniem niewłaściwym, często siadają nam nasze wibracje. I ja Barot znowu, jak poczujecie, że nie możecie usnąć mimo zmęczenia, albo że wstajecie i już jesteście zmęczeni, no to jest świadectwo tego, że znowu należy się oczyścić, znowu należy się wzmocnić. Bo stan człowieka powinien być stanem naturalnym. Zobaczcie, jak kiedyś, a bo to się tak mówi, chłop pańszczyźniany, tak, to do roboty panu. Ale zobaczcie, ile oni mieli ludowych przyśpiewek, jak oni się spotykali, jak im się chciało do tej pracy. Chłop pańszczyźniany niekoniecznie był tak gnębiony, jak to się gdzieś tam przedstawia, tak, ze spuszczoną głową powoli. Konopnicka, nie, 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 nie. Oni po prostu czerpali z natury, no robili to, do czego byli dostosowani, gdzie się urodzili. Jak nie było mobbingu ze strony pana, to w ogóle nie było problemu, a mobbing był rzadko stosowany, dlatego że pan wiedział, że dobry chłop pańszczyźniany nie może być mobbingowany. Dokładnie tak. I pracowano z przyrodą, chodzono chętnie do tej pracy. Tutaj od razu mnóstwo takich ludowych podań, przesłań, że to pierwszy snopek, że coś, po prostu był czas na to, żeby pewne przesądy, pewne rytuały generalnie zupełnie powymyślać. Więc to nie jest tak, że kiedyś to była ciężka praca. Znaczy ciężka była fizycznie, ale psychicznie była normalna. Stąd ta energia gdzieś tam się fajnie gruntowała, fajnie przepływała, nie było z tym dużych problemów i autentycznie można powiedzieć, że to życie w zgodzie z naturą powodowało, że nie było takich kłopotów jak teraz. Bezsenność, srenność, dokładnie. Jak ktoś do mnie przychodzi, a widzę, że to nie jest depresja, tylko to jest takie jakieś malkontentstwo, to najlepszą magiczną radą na to jest po prostu puścić kogoś w pole ziemniaków, żeby je wykopywał. Nie dlatego, że ma się narobić, chociaż fizycznie też, to też bardzo pomaga. Rusza wszystkie czakramy, praca fizyczna. Bo powiem wam, że siłownia, okej, to jest ruch. Taniec od wiek wieków, szamani, taniec, tak? Ale praca, która jednocześnie energetycznie dajemy coś z siebie, czy ziemi, czy komuś, czy sobie, nieważne, a z drugiej strony męczymy fizycznie ciało, jest najlepszym odpromiennikiem na wszelkie negatywne rzeczy. Taka prawda. No i właśnie odsyłam do tej pracy fizycznej, żeby zneutralizować złe energie, a żeby przyszły te po prostu dobre, lepsze, pozytywne. Tak jak mówię, w naszych czasach bardzo ciężko jest żyć w zgodzie z przyrodą i nawet z ludźmi. Dlatego ciągle jesteśmy osłabieni, nie tacy, ale zobaczcie, ile mamy werwy po wiosennych porządkach na przykład. Nie natyracie się w domu, a potem takie kabum, nie? Mam energię. Po pierwsze, uprzątnęliście stary brud, to na pewno, a po drugie po prostu ciało się ruszyło. Dokładnie tak. I z takim byciem ważnym dla czegoś, kogoś, czyli na przykład dla tego domu bądź domowników, jest czysto. To jest bardzo fajne kierunkowanie energii, powiem wam. No i tak, tak to wygląda, dlatego jeżeli coś się z wami dzieje nie tak, jesteście osłabieni, padnięci, to pamiętajcie, praca fizyczna. No i niestety często oczyszczania w momencie, kiedy nie można tej korporki opuścić, bo oczywiście tysiąc powodów. A no, należy o siebie zwyczajnie dbać. Właśnie mijam tira z drewnem, który zapieprza 110 na godzinę za przeproszeniem. Ale pachnie drewnem jak... uwielbiam.
No, to tak z rana chciałam do Was porozmawiać. Tym bardziej, że nie wiem, czy będę miała chwilę czasu odezwać się później. Ale myślę, że energetyczna pogadanka, dlaczego jesteśmy osłabieni, też Wam się przyda. A tak jak mówię, wykorzystuję samochodowy moment, kiedy to mogę porozmawiać, bo nie wiem, nie nagrywam filmów, nie siedzę na telefonie. I tak lubię dla Was nagrać w drodze do Łodzi, bo w drodze z Łodzi na razie jest jeszcze ciemno, więc nie ma szans, chyba żeby tylko voice spoza ekranu zadziałał. Także okej. Dobra, ja się na ten moment wyłączam. Nie wiem, czy coś dogram, więc w razie co macie od taką pogadankę samochodową. I do zobaczenia w różnych filmach. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapkach, o komentarzach, bo w tych statystykach potem, jak YouTube to zlicza, to się film gdzieś tam wyświetla i ktoś nowy przybędzie. A wiecie, to jest trochę tak, okej, można sobie udawać, że się robi pewne rzeczy dla idei, ale tak naprawdę większość rzeczy robi się dla satysfakcji. A satysfakcją dla YouTubera jest wtedy, kiedy przybywa mu widzów, kiedy jest z Wami kontakt, kiedy jest tak po prostu rodzinnie i fajnie, więc podbijajcie, podbijajcie. No i nie zapominajcie o subskrybowaniu, jeżeli przypadkiem trafiliście na ten film. Dobra, moi kochani, minę tira, wyłączę Was i będę sobie słuchała ukraińskiej muzyki ludowej.